Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, dzisiaj Wielka Środa. Kończy się czas Wielkiego Postu. Pewnie wszyscy już jesteśmy wewnętrznie przygotowani na święto Zmartwychwstania. Bo już jutro wieczorem wejdziemy w to święte Triduum Paschalne. Kościół dał nam ten czas 40 dni Wielkiego Postu na refleksję. Na rozmyślanie nad ceną naszego zbawienia, o czym tak pięknie mówi Słowo Boże, że zostaliśmy wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa. Ale ten czas Wielkiego Postu jest dany po to, aby jeszcze pełniej wybrzmiały słowa ze Środy Popielcowej: pamiętaj, człowiecze, że prochem jesteś i w proch się obrócisz. A w perspektywie męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa trzeba powiedzieć: pamiętaj, człowiecze, że prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Dzisiaj w naszym mieleckim wieczerniku wybrzmi właśnie ta prawda, że przyjdzie dzień sądu, ale także, że jest zmartwychwstanie, że jest życie wieczne, że jest niebo. Za chwilę rozpocznie się ten niezwykły koncert, który, jak myślę, pomoże nam wejść w czas świętego Triduum Paschalnego. Orkiestra Kameralna Państwowej Szkoły Muzycznej, Mielecki Młodzieżowy Chór Kameralny oraz zaproszeni soliści wykonają rekwiem Karla Dietersdorfa. Całość przygotował dobrze znany Państwu nasz parafianin, pan dyrektor Ryszard Kusek. Pan Ryszard jako dyrygent poprowadzi dzisiejszy koncert. Wielkie brawa dla wykonawców. Kochani, wielkie brawa nie tylko za ogrom pracy włożonej w przygotowanie tego rekwiem, ale także za to, że pan dyrektor, jego szkoła to mecenasi kultury, którą chcą pokazywać nie tylko na salonach, ale nam wszystkim. Wielki mecenas kultury i sztuki, święty Jan Paweł II, powiedział kiedyś, że dziś toczy się bój o duszę świata, również w kulturze. Panie dyrektorze, dziękujemy za to, że Pan i Pańska Szkoła podejmujecie ten bój o duszę świata właśnie poprzez kulturę. Dziękujemy także za to, że parafia Ducha Świętego może także uczestniczyć w tym boju, bo jestem przekonany, że Kościół, każdy proboszcz powinien być mecenasem kultury i sztuki. Witam wszystkich uczestników tego dzisiejszego muzycznego spotkania. Witam i kłaniam się moim parafianom. Witam tych, którzy przybyli z całego Mielca i okolic. Są dziś z nami ważni goście. Pozwólcie, że tak osobiście powitam naszego prezydenta, pana Fryderyka Kapinosa. Znamy pana prezydenta i wiemy, że bardzo zależy mu nie tylko na pięknym i czystym powietrzu w naszym mieście, ale także na pięknej kulturze. Brawa dla pana prezydenta. Witam pana starostę, przedstawicieli starostwa, za to, że jesteście życzliwi, że zawsze uczestniczycie w naszych spotkaniach. Brawa dla naszych władz samorządowych. W ten wielkośrodowy wieczór do wszystkich mówię: kochani, dobrze, że jesteście. A teraz do rzeczy. Autor rekwiem to żyjący w XVIII wieku Karl Dieters von Dietersdorf. Można powiedzieć o nim, że był człowiekiem renesansu. Pracował jako paś na dworze królewskim, uczył się jazdy konnej, tańca, gimnastyki, ale w końcu odkrył powołanie do muzyki, został skrzypkiem i muzykiem przy wiedeńskich kościołach. Jego biografowie piszą, że był członkiem różnych kapel książęcych, także tej najważniejszej wiedeńskiej opery dworskiej. A w dowód dobrze pełnionej służby otrzymał nawet tytuł szlachecki. Największą nobilitacją dla Karla okazał się jednak zaszczyt wspólnego muzykowania w jednym kwartecie smyczkowym z największymi muzykami tego wieku. Józefem Haydnem, który grał partię pierwszych skrzypiec, na altówce Wolfgang Amadeusz Mozart, a Dietersdorf grał w tym dobrowym składzie partię drugich skrzypiec. Wiolonczelistą był zaś inny znany wiedeński kompozytor Jan Baptista van Hal. Kochani, cóż za obsada, sami geniusze. O Karlu można przeczytać, że był bardzo płodnym kompozytorem. Napisał 127 symfonii, 256 kompozycji wokalnych, instrumentalnych, 44 opery,
skomponował m.in. Don Quixota, Czerwonego Kapturka, a za chwilę usłyszymy jego wielkie dzieło Requiem. Sam tytuł Requiem jest skrótem od Missa Requiem albo Missa pro defunctis, czyli po polsku mówiąc msza za zmarłych, msza żałobna, ale zawsze z tym przesłaniem nadziei na zmartwychwstanie i na życie wieczne. Karl Dietersdorf zawarł swoje dzieło w 7 częściach, które odpowiadają poszczególnym częściom mszy świętej. Usłyszymy je dziś w całości. Bardzo proszę was o skupienie, niech to będzie także nasza modlitwa w Wielkim Tygodniu, wyłączenie telefonów, a z brawami poczekajmy aż do końca koncertu. Na początek, kochani, pierwsze 2 części Requiem. Introitus, czyli pieśń na wejście, gdzie monumentalnie zabrzmią te pierwsze słowa: Requiem eternam dona eis domine, wieczny odpoczynek racz im dać Pani. I to kilkakrotne powtarzane przez chór: et lux perpetua luceat eis, a światłość wiekuista niechaj mi świeci. Drugą częścią tego introitu jest piękne Te Decet. Ciebie, Boże, przystoi wielbić hymnem na Syjonie. Tobie dopełnię ślubów w Jeruzalem. Wysłuchaj mojej modlitwy. Do Ciebie przyjdzie każdy człowiek. W tej części naszego muzycznego spotkania usłyszymy także krótkie, ale bardzo piękne Kyrie Eleison, czyli Panie, zmiłuj się nad nami. A więc na początek introit Kyrie. Prezentuję Państwu wykonawców. Orkiestra Kameralna Państwowej Szkoły Muzycznej w Mielcu. Brawo. Mielecki Młodzieżowy Chór Kameralny. Brawa dla was, młodzi przyjaciele. Oraz soliści Wiktoria Mikołajczyk, sopran. Brawo. Jadwiga Huber, mezzo-sopran. Marcin Pokusa, tenor. I Krzysztof Kotoński, bas. Orkiestrą i chórem dyryguje Ryszard Kusek. Słuchajmy.
Kochani, we współczesnej liturgii tylko dwa razy przed Ewangelią śpiewa się sekwencję, dwa razy w roku. Za kilka dni w niedzielę wielkanocną zaśpiewamy tą przepiękną antyfonę, sekwencję Victime Paschali Laudes, niech w święto radosne paschalnej ofiary. A w dniu odpustu parafialnego, w niedzielę zesłania Ducha Świętego, będziemy śpiewać sekwencję o Duchu Świętym, Veni Sancte Spiritus, przyjdź Duchu Święty. Dawniej, jeszcze przed Soborem Watykańskim II, wykonywane były cztery sekwencje, a wśród nich ta przepiękna sekwencja Dies Irae, śpiewana podczas liturgii za zmarłych, której teksty w XIII wieku napisał święty Tomasz Celano. Ta sekwencja Dies Irae to przepiękny tekst mówiący najpierw o dniu sądu jako o dniu gniewu. Usłyszymy te piękne słowa: Quantus tremor est futurus, quando judex est venturus, cuncta stricte discusurus. O, jak wielka będzie trwoga, gdy przed ścisłym sądem Boga stanie grzeszny grzesza mnoga. Ale także w tej sekwencji jest pełne nadziei wołanie: Qui Mariam absolvisti, et latronem exaudisti, mihi quoque spem dedisti. Ty odpuściłeś Magdalenie, Ty dałeś Łotrowi przebaczenie, ufam też i ja w zbawienie. Słuchajmy z uwagą. Orkiestra Kameralna Państwowej Szkoły Muzycznej, Mielecki Chór Młodzieżowy oraz soliści Wiktora Mikołajczyk, Jadwiga Hubner, Marcin Pokusa, Krzysztof Kotoński. Dyryguje Ryszard Kusek.
Thank you.
Kochani, kolejną częścią mszy rekwiem to ofertorium, czyli pieśń na złożenie darów. I usłyszymy tę piękną modlitwę Domine Jezu Chryste, Lex Glorie. Panie Jezu Chryste, Królu Chwały, zachowaj duszę wszystkich wiernych zmarłych od kar piekielnych i głębokiej czeluści. Wybaw je z lwiej paszczęki. Niech nie pochłonie ich piekło. Niech nie wpadają w ciemności, lecz chorąży święty Michał niech je stawi w światłości świętej. Spraw niech przejdą do życia, które obiecałeś Abrahamowi i jego potomstwu. W tej części także usłyszymy bardzo radosne Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Bardzo pięknie zabrzmi druga część tej modlitwy, Benedictus, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Tu usłyszymy jakby echo Hosanna z Niedzieli Palmowej, kiedy to Żydzi witali Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy. A po Sanctus usłyszymy modlitwę przygotowanie do Komunii Świętej. Agnus Dei, quitolis peccata mundi miserere nobis. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Słuchajmy. Thank you.
Rekwiem Karla Dietersa von Dietersdorfa otwiera i także zamyka przepiękne Rekwiem Eternam Dona Eis Domine. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, z przekiętym zakończeniem. To będzie ostatni utwór dzisiejszego koncertu. Słuchajmy i módlmy się. Rekwiem Eternam Dona Eis Domine. Dziękujemy Państwu za to, że ten wieczór, Wielką Środę, mogliśmy razem spędzić w naszym mileckim wieczorniku. A oto wykonawcy dzisiejszego spotkania. Jadwiga Huber, mezzosopran, brawo. Wiktoria Mikołajczyk, sopran, brawo. Marcin Pokusa, tenor, brawo. Krzysztof Kotoński, bas, brawo. Orkiestra Kameralna Państwowej Szkoły Muzycznej, brawo dla Was, młodzi muzycy. I Mielecki Młodzieżowy Chór Kameralny, brawo. Ryszard Kusek, brawo dla naszego mistrza. Brawo dla młodych artystów, przyszłość naszego miasta. Brawo. Kochani, to jeszcze nie koniec. Już na zakończenie, na bis, zaśpiewajmy tak radośnie. Te pieśni już tak lubimy w naszym kościele wykonywać ze scholą, z chórem. Cała ziemio, wołaj na cześć naszego Pana. Niech to będzie nasza modlitwa kończąca dzisiejsze spotkanie. Cała ziemią wołaj z radości na czyść Pana. Aleluja.
oczach pogan objawił swą sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją. Dla domu Izraela. Zaśpiewajmy razem wszyscy, cała ziemio. Cała ziemio, wołaj z radości. Wszyscy. Na cześć Pana. Raduj się, wesel się. Cała ziemio, wołaj z radości. Na cześć Pana. Alleluja, alleluja. Cała ziemio, wołaj z radości. Na cześć Pana. Raduj się, wesel się. Czy czujecie już smak zmartwychwstania? Dziękujemy bardzo, brawo! Orkiestra Kameralna Państwowej Szkoły Muzycznej, Mielecki Chór Młodzieżowy, Chór Kameralny, Wiktoria Mikołajczyk, sopran, Jadwiga Huber, mezzosopran, Marcin Pokusa, tenor, Krzysztof Kotański, bas i pan Ryszard Kusek. Dziękujemy bardzo.